Siemanko, jestem Lucek, to jest Gieteon i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj pokażę wam bardzo ciekawą rzecz. Pewnie, nie wiem, czy lubicie robić te wydarzenia tutaj w online, te takie dojazdy do wolnej. Wiecie tam, że trzeba na kole ileś tam przejechać, wygrywa ten, kto przejedzie najdłużej na przykład na tylnym kole, no nie? Albo kto zyska najwięcej zniszczenia różnych pojazdów w GTA. Do tego też mam tipa, ale mówiłem o tym na live, może zrobię jakiś taki odcinek, żeby wam pokazać, jak zawsze wygrywać na demolce. Jest to bardzo, bardzo fajna sprawa. Pewnie jak sprzedam wam tą... Nie wiem, to mi się w sumie nie opłaca, żeby wam to sprzedawać, bo kurde... No jest to bardzo fajne i za każdym razem się wygrywa. Jak wy będziecie wygrywać, to ja nie będę wygrywał. No właśnie, to mi się nie podoba. No ale dzisiaj o innej rzeczy mowa. Jak już pewnie wiecie z tytułu i filmu, chodzi o jazdę na tylnym kole. I pewnie zauważyliście, że niektórzy tam gracze, ale jak to kurczę, po 300, po kilometr, po 2 kilometry jadą nawet na tylnym kole bez przerwy. I o ile do tej pory rzeczywiście moim ulubionym motocyklem do takich stantów był PCJ600, dlatego że on nie jest najszybszy i na tym tylnym kole może się utrzymać bardzo długo i może rzeczywiście jadąc po autostradzie tak, taką w miarę prostą drogą, można to koło długo utrzymać w górze i nabić tam nawet i po dwa, no 2 kilometry to przesadziłem, ale gdzieś około kilometra, kilometry 100 albo kilometry 500 przy dobrym wietrze można nabić tym motocyklem. No ja tak nabijam przeważnie gdzieś koło 700-800 metrów i tak jest ciężko jak dla mnie, no nie? I rzeczywiście ten motocykl jest fajny, bo nie jest za szybki. I można właśnie długo tym motocyklem koło trzymać w górze. Są inne, są jakieś tam rufiany, są Double T, ale tam koła szybko opadają i jest lipa. Ten właśnie jest taki najwolniejszy i on sobie z tym daje świetnie radę. Tak? Jeszcze mam takiego tipa, jak macie pada, to dodawajcie gazu malutko. Naciśnijcie sobie na klawiaturze Ctrl i skręcajcie A i D. Tak? I leciutko gaz i sobie tak po prostu jeździcie. Cyk. Powoli, powoli. Byleby tylko na tym tylnym kole. No i teraz, jak obrócimy kamerę, jedziemy sobie, to koło jest leciutko uniesione, nie? I możemy sobie delikatnie skręcać. I właśnie. I o ile ten PCJ600 kiedyś był moim faworytem, tak teraz zupełnie inny motocykl jest moim faworytem, jeśli chodzi o jazdę na tylnym kole. Teraz wam pokażę, który. Najpierw wejdziemy sobie do sklepu. On jest z tej najnowszej aktualizacji. Nazywa się, moi drodzy, Manches. Pewnie większość z was go pominęło, no bo kurczę, mam już Sancheza. Sanchez jest tańszy i też jest to taki krosik, no nie? Ale Manches, 67 tysięcy dolarów. Jeśli nie macie kasy, możecie na G2 znaleźć tanio pakiety szarków, jeśli chcecie sobie taniej kupić. Tam jest chyba najtaniej. Możecie sobie zobaczyć. Ale Manches, no właśnie, co jest niesamowitego w tym motocyklu? Patrzcie. Zwracamy sobie ten motocykl i zamawiamy Mancheza. Pyk. Bierzemy Mancheza. I co jest magiczne w tym motocyklu? On moim zdaniem jest najlepszy do jazdy na tylnym kole. Ale dlaczego? No to patrzcie. Dodajemy sobie takim samym sposobem jak przed chwilą. No leciutko na padzie dodaję gazu. Naciskam Ctrl, żeby stanąć na tylnym kole. Bardzo wysoko podnosi się to koło, ale co jest magiczne? Jadąc na tym tylnym kole mogę bardzo mocno skręcać. Ładnie pokonywać zakręty i omijać ruch uliczny. I co za tym idzie, bardzo długo utrzymać jazdę na tylnym kole. Jeśli pojechałbym na lotnisko, tam są, wiecie, na końcu tych pasów są lekkie takie zakręty, więc prawdopodobnie Manchezem dałbym radę je pokonać. Niestety, jeśli się najedzie na jakiś tam pagórek albo na krawężnik, o, jak tutaj jedziemy pod górę, no to już to koło siadło, no nie? Więc musimy jechać po równym. I dlatego od tego są lotniska. Jedziemy sobie na lotnisko i na lotnisku zrobimy, no myślę, że spory dystans jazdy na tylnym kole, skręcając sobie naprawdę bardzo leciutko tym motocyklem. I warto też nie dodawać gazu do końca. Na klawiaturze można oczywiście też dużo nabić metrów.
tak? Ale no najlepiej robi się to spadem, bo można wtedy lekko sobie tylko dodać gazu i z tym lekkim gazem sobie jechać, tak? Teraz jadę na samej... Teraz będę jechał na samej klawiaturze i myszce, jak to mówią. I zobaczymy, jak długo uda mi się jechać na takiej dość nierównej drodze, no bo bądź co bądź tutaj zaraz będziemy mieli zjazd, tak? Potem podjazd. Okej, no i próbujemy. Na samej klawiaturze, czyli ciskam gaz... Ciskam gaz do końca, no i już tutaj był mocny zakręt i niestety, tak? Nie dało mi się tego mocno... znaczy dobrze ominąć, bo trzeba było mocno skręcić, nie? Zwolnimy sobie. Koło na maksa. Możemy sobie tak klikać tylko na klawiaturze, żeby... niby tą przepustnicę mieć na odpowiednim poziomie. No, cały czas mam przyduszony kontrol. Ja widzę też jedną rzecz, że całkowicie puszczając gaz, dalej jestem na tym tylnym kole i mogę mocno skręcać. Także kurczę, na klawiaturze też da się uzyskać dużo, dużo metrów. Patrzcie, na przykład teraz... Jechałem kawałek pod górkę i niestety koło mi siadło, ale da się też na klawiaturze ładne metry osiągnąć w takim razie. Tylko trzeba tak puszczać co chwilę gaz. No to wymaga troszeczkę też wprawy, no nie? Na padzie też, no bo na padzie musimy trzymać tam przepustnicę na połowie. Czyli gaz na połowie, tak? No i musi to być prosta droga, jakaś prosta przestrzeń. Najlepsze jest chyba do tego lotnisko. To główne lotnisko, tak, tutaj, gdzie, do którego jedziemy. Chociaż to w Sandy Shoes też powinno być dobre, no bo tam też mamy taki zakręt na końcu i tam raczej mało graczy jest, no mniej niż tu w mieście, więc tam też moglibyśmy sobie na spokojnie nabijać tą odległość na motocyklu, więc jak się pojawi wam odliczanie do rozpoczęcia tego wydarzenia, weźcie sobie Mancheza i zobaczcie, ile uda wam się metrów nabić. Moim zdaniem jest to najlepszy motocykl, ale jeśli macie jakieś typy swoich motocykli, tak, do robienia tego wyzwania, to też dajcie znać w komentarzach, sprawdzimy go sobie, ja sobie go sprawdzę. No ale chyba żaden motocykl nie skręca tak fantastycznie jadąc na jednym kole, no to jest niesamowite, ja byłem trochę w szoku, ja mam wrażenie, że to jest jakiś bug albo coś takiego, albo że Rockstar po prostu przeoczył jakoś ten motocykl, tworząc te ostatnie. Bo z tego co patrzyłem, chyba te ostatnie, możemy sobie zaraz wziąć jakiś inny i zobaczyć, czy... Tylko zjadę może z tego wiaduktu, bo czasami gdzieś tam te motocykle na dole się spawnują. Możemy sobie wziąć jakiś inny motocykl z tej nowej aktualizacji i sprawdzić, czy też tak długo koło będzie trzymał wysoko, tak? Czy też z taką łatwością będzie mógł to koło trzymać wyżej. Okej, zwrócimy sobie tego dziada. I wezmiemy sobie co tam. Weźmy na przykład... Diabolus, nie... Weźmy SK'a, on jest podobny... O, fuck. A, już myślałem, że na górze się zespawnował. Eski, tak się nazywa. Sprawdźmy go. No i Eski na przykład... możemy nawet spaść z niego. Podczas jechania na tylnym kole. Ale Eski już nie może tak ładnie skręcać, podczas gdy jedziemy na tylnym kole, więc... To jest domena chyba tamtego jednego motocykla, zdaje się. Też byłem w szoku, że kurde, z jaką skręca w ogóle. BF400 to jest ten standardski defiler na przykład. Spróbujmy defilera. No i defiler skręca tak samo jak i PCJ600. Nic specjalnego. Nie jest jakiś tam fantastyczny, nie? Czyli wychodzi na to, że Manchester byłby najlepszy. Chyba, że jest jeszcze jakiś taki... Ja tu mam dużo tych motocykli. Guy Goyle. Spróbujmy jego, to jest taki standardski motocykl. No ale on raczej nie. Z niego też można spaść. Ale on raczej też słabo skręca. On jest fajny na stanty. Chcecie mieć jakiś motocykl taki do wybijania. Ale nim raczej tak nie poskręcamy za bardzo. No dobrze. Zwracamy ten motocykl i bierzemy Mancheza, idziemy na lotnisko i zobaczymy, jak długo uda mi się utrzymać na tylnym kole. Tutaj mamy już wjazd, a raczej wskok do lotniska. Uwaga. I zobaczymy, czy ja w ogóle na tylnym kole będę w stanie... Oh shit. Czy ja na tylnym kole będę w stanie wykręcić tutaj, no tym, bo to jednak jakiś tam promień skrętu gorszy jest na tym motocyklu. Ale czy będę w stanie tu wykręcić?
No, powinno się udać. No nic. Co, próbujemy, nie? Powoli. Lekko gaz. Możemy sobie nawet tak powoli jechać, zobaczcie. Na tylnym kole. No ale też mamy ograniczony czas, aby nabić się. Nie, ja teraz nie mogę się spojrzeć w bok, ale widzicie, że jadę na tylnym kole. Więc spróbujmy tutaj wykręcić. Myślę, że z palcem w dupie my to wykręcimy. I zobaczcie, można naprawdę dużo tutaj nabić, tak? Jadąc z tym manczezem. Za mocno przyspieszyłem. Można nawet całkiem gaz puścić na chwilę. O, spróbuję się obrócić. O, i cały czas na tylnym kole, bez żadnych problemów, można sobie gnać. Patrzcie, jak powoli nawet można jechać na tym tylnym kole. To jest fajny motocykl stanterski. No i jadąc na lotnisku na takiej bardzo równej płycie, nie siądziemy tym kołem. Możemy sobie tutaj jeździć na różne strony, tak? I nabić naprawdę ogromne, ja myślę, że bardzo duże odległości na tym wydarzeniu. On no i sprawdźcie sobie, ten motocykl nie jest drogi, więc chyba każdy może sobie z was pozwolić na niego. O, tu może być ciężko, żeby wykręcić, ale możemy sobie jechać też na wprost. O ile tam będzie jakiś skręt, powinien być. Cały czas jadę na tylnym kole, zobaczcie. Cały czas, także jest już duża odległość się nabiła. Może jeszcze nie kilometr, ale już całkiem sporo. Spróbujmy tutaj wykręcić. O, zahaczę trochę. Dalej jestem na tylnym kole. Trochę się destabilizował i... O, wow! I na koniec stancik. Patrzcie, jak fajnie. Wylądowałem sobie na samolocie. Moi drodzy, ogarnijcie sobie ten motocykl. Dajcie znać w komentarzach, czy wam pomogłem. Jeśli tak, to bardzo mi miło. I trzymajcie się do następnego odcinka. Pa, pa.